Dobra, Wiedźmin 3. Ustawiam czasomierz na godzinę. No i lecimy. Tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Oj, piękna sprawa, piękny świat. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Brutalny świat spowity wojną. Jedziemy! No? Już, już. Coś się dzieje. Jedziemy? Cholera. Na pomoc! Cholera. Nieźle. Holo, ale silny gość. Silny potwór. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i... Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie, nic nam nie jesteś winny. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. I tak przyjeżdżaliśmy tędy. A mówią, że jak nie ty, to my byśmy na niego trafili. Żeby zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Bo się rodzą. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? No, zapytamy. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej, nie takiej chłodnej, więc... To jedźmy. O, cześć, cześć. No właśnie, nie mogłem czytać komentarzy. Wszystko mi się teraz zepsuło. Cholera. O, proszę, działa. No właśnie. Spać ciężko. No, taki lekki odpoczynek tylko od Daisy, ale Daisy to jest oczywiście miłość pierwszego sortu. Ale wiadomo, no. Człowiek bez kochanki i mężczyzna bez kochanki, no to wiadomo, no to tak się nie da funkcjonować, nie? Więc. Więc teraz nurkuję w ten świat Wiedźmina troszeczkę. Gryf, tak blisko. Dopiero początek. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy typ śpiewania, dlaczego ja to ustawiłem wszystko? Ja pierniczę. Miałem to wyłączyć, bo to ja. Nie mówię o ludziach. Musimy uważać w tym białym. Przez 5 minut mam śpiewać. No kurde, miałem to wyłączyć, to jest nieadekwatne, to jest nie ten. Proszę mi śpiewać. To jest do wyłączenia, przepraszam najmocniej, to... Ja pierniczę. Proszę mi śpiewać, póki sami jesteśmy. Bo punkty wydałam. Zmijcie to, bo będą kłopoty. Oj, będzie grubo. To tylko herb, temerskie lilie i mają komitet. To już nie jest. Ja nic nie umiem, śpiewać. To miało być do wyłączenia, to jest do wyłączenia wszystko. Ja pierniczę. Dobrze, że tam jakiś inny głupot nie napisałem. Ściągnij to, kobieto, bo. Być smutno, tak smutno. Wiedźminy? Będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jest. Albo mi się wydaje, albo laguje strasznie tą grę. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Mhm, zdążyliśmy się z nim. Tylko, że to na streamie chyba laguje. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdra. Mości wiedźmi. Punkt. Jadło i napitek. Ciekawe, co tam jeszcze jest. Co podać? Spory tu ruch macie.
Coś laguje, no właśnie, coś laguje, kurde ma. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. Zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Kurde, lipa, że tak laguje, no. Oj, cholera. To mało punktów. Te punkty, kurde, się wrąbałem z tymi punktami, to jest do wyłączenia. A w ogóle coś laguje komputer, kurde mać. Zawsze tak jest, coś nowego, Wiedźmin 3, już jakieś lagi, no. Kurde, jak temu zapobiec? Kurde, jakieś lagi straszne, no. I to naprawdę poważne. Niech to szlak, cholera. Dobrze, szybko. Szukam pewnej kobiety. Postaram się wyjść i to naprawić. Oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziała jej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko za. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Popytam. Aha, ta opcja kończy rozmowę. No to na razie niestety skończę. O cholera, widziałem tam w tle jakiegoś gościa ciekawego. Mości Wiedźmini, a może wy byście gryfał? Karanie boskie z nim mamy. Chętnie. Nie tylko bydło z pól porywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmał. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Wiedźminy za darmo nie pracują. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Tym jestem dobry. Słyszałeś, że czarne już się pazły i mierzą? Dobra, teraz wszystko działa, z tego co widzę. Nic się nie zacina, wszystko fajnie chodzi. No i dobra. No to jeszcze raz odpalę tego Wiedźmina. Ogólnie w Wiedźminie jest coś takiego jak tam, że on robi limit klatek. Może w tym jest problem. Może tu jest pies pogrzebany, spróbuję zlikwidować ten limit. Chociaż w sumie już fajnie działa. No to niech ten limit będzie. O, cześć, Pietraszek. Siema. Przepraszam za te punkty kanału, tam są niedorzeczności napisane. Niestety właśnie miałem to wyłączyć. No bo tam jest śpiewanie, no dobrze, że nie gorsze rzeczy. Kurde, dalej laguje. Niestety nie pierwszy raz, choć chciałbym zapomnieć Wiedźmina. Grałem kilka lat temu chyba Wiedźmina. Chciałbym zapomnieć, czasami tak jest z dobrymi filmami i grami, że chciałoby się wszystko zapomnieć. No choć grałem właśnie chyba parę lat temu, tak mi się wydaje. No i właśnie grałem na najniższym poziomie trudności, a teraz gram na poważnie, czyli poziom trudności oczywiście nie najniższy, tylko o jeden większy niż najniższy. Dla mnie to będzie wybitne wyzwanie. Tylko jak te lagi znikną, się nie wydaje, żeby one zniknęły. Kurde. Może priorytet procesu jest ustawiony nie tak jak trzeba. Kurde mać. Może dam pełny ekran, zobaczmy. Wtedy zniknie gra, nie widać. A widać! No i nie ma lagów, super, okej. Okay. Tutaj był pies pogrzebany. No to dobrze. Zapytaj podróżnych o Yennefer. Zapytam podróżnych o Yennefer. Ale coś czuję, że ten kolega Gunter Odim coś mi powie więcej. Gunter Odim. Po angielsku God to Bóg. Tak czytałem jakąś teorię. Szukam kobiety. Droga ku zagładzie. Nie jak wszyscy. No to jest niesamowite dla mnie. Jak można przejść Wiedźmina na takim poziomie trudności? Dwa szlacy. Masakra. To poprawić instrój. Znaczy szapoba. Chętnie się napije. Napije się. Możemy przejść do rzeczy, widziałeś się? Yennefer z Vengerbergu. Coś mi się wydaje, że z tym kolegą tutaj jeszcze się będziemy widzieć w przyszłości. Powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jastra. Tak, dodatki też, dla tak. Dla jednego handlarza to jedyna okazja, to, żeby oczywiście, że tak, to wspaniałe są dodatki. Ma się tyle, co ja. A dodatki to tylko raz przechodziłem. Bardzo cierpliwego Wiedźmina. No, właściwie wszystko raz przechodziłem, tak, Wiedźmina raz przechodziłem. Zaczynałem parę razy, ale dochodziłem do jednej czwartej, coś takiego. Wiesz, kim jestem? Chociaż nie trudno to wiedzieć. Dzięki Jaskrowi. Ballad mistrza Jaskra?
A że tak zapytam, kogo zawsze wybierałeś? To jest odwieczne pytanie. Triss czy Yen? Kim się zakochałeś kim bardziej? Się kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Rodim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc... Tym razem Triss. Tym razem. ...panem lustro i szklanym człowiekiem. Ja wybrałem... Tam... Ja wybrałem Triss. Chociaż, no, zgodnie z książkami... No właśnie, zgodnie z książkami to Yennefer, ale myślę, że jeśli chodzi o gry, no to Yen nie było, aż do Wiedźmina 3, dlatego no ja jakoś bardziej zbudowałem intymne połączenie z Triss, no bo ona była w każdej części. I myślę, że Triss jest takim wyborem dla Geralta, jeśli chodzi o gry, a Yen oczywiście jeśli chodzi o książkę, bo to była największa miłość. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się czyć. No właśnie, mega niemiła jest, tak? Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. By pomyślał. Yennefer to taki wybór na dziewczynę dla masochistów. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Choć rzeczywiście, padło tam no, jak... w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, pytaj w garnizonie. Ta, nie jesteś wszechwiedzący, kolega. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Oby nie, abyśmy się już więcej nie spotkali. Nie spotkamy się już więcej. Zapytaj Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. O, w dupę. Już sobie wypiłeś? Chcą mnie przywitać. Fajnie. Fajnie ci wioskowi ludzie. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Mogę sugestii użyć. Uspokój się. Nie spotkamy się. No. Chciałbym zapomnieć wszystko, ale no wiem, że on w Sercach z Kamienia jest główną postacią, niestety Gunter Odin. Ale no wspaniała postać, uważam, jedna z najlepszych, najlepiej napisanych postaci. Nie, wiem o co chodzi, wiem. Spoilery nie będą działać. Chociaż no niektóre będą, bo niektóre rzeczy zapomniałem. Jeśli chodzi o harmonogram, no to niestety, kurde, no pracuję też, ale na pewno będę we wtorek od, nie wiem, 5:30, od 6 rano do nie wiem której, no i w środę od 6 rano do nie wiem której też, no a później nie jestem pewny. Trochę ten czas, kurde, nie ma tego czasu, to jest najgorsze. To nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Można. Już z gusłami zaczyna skurwysyn, na niego! Z gusłami zaczyna skurwysyn. O, w dupę, jak się bije, czekaj. Dzięki. Cholera. A tu można ripostę stosować? Nie. Jak widzisz, poziom trudności jest wyższy niż twój. Miło było poznać. Pięknie. Ciebie oszczędzę. Oszczędzaj siły. Rusz się. Automatycznie zapisany będzie w kluczowych momentach. Bardzo dobrze. Wolnie. A gdybym tak wziął zlecenia jeszcze z tej tablicy? Dalej, Piotr, dalej! Wiem, jak ci dali na podstrzymanie Hyrna robił gacie. Nie wiem, biorę wszystko. No, nie. A, tutaj mamy jakiś wykrzyknik, no to dobra, pójdę do niego. Na V mogę zacząć śledzić jakieś inne zadania. Co? Ale ciężko to mój najlepszy. V śledź zadania, aha, kurde. Dobra, wiem o co chodzi. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuchnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? No, ktoś podpalił mi chałupę. Jak najbardziej, ja też do pracy rano wstaję. No to śpi dobrze, trzymaj się. No a właśnie z tym czasem to kurde, najgorsza sprawa, nie? Ale powiadomienia się włączają na Twitchu. To wtedy, jak będziesz mógł, to można zobaczyć. Poza tym na YouTube to będę też wrzucał, no ale wtedy nie jest na żywo, no i ciężko coś podpowiadać. Cześć Madzia, cześć. Tęskniłem, tak? Przykro mi, nie będę tutaj się ego swoim obnosił. Przykro mi. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś?
Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za... Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Na razie, trzymaj się. Jestem jedynym kowalem w okolicy. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak. Krasnolud zawsze kowal. Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Że bogace się naj... Że śpię na kupie złota niby smog. Mogę poszukać tego podpalacza za opłatą. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego spisy. Będziesz musiał zapłacić w naturze. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Za chatą. Za chatą wiedźmińskie zmysły. On tak ciągle biega. To jest trochę niefajne. No dobra. O, dobra, już wiem, jak chodzić. Zobaczmy. To opiłki z krzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Pociągający jesteś. Katarek masz? No właśnie tak, tak, katarek jest, no. Takie lekkie przeziębienie, niestety, kurde. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. No i to słychać na mikrofonie, no właśnie, to jest najgorsze. Męskie buty, duży rozmiar. Dobra. O mężczyznach z dużymi nogami mówią to, co o mężczyznach z dużymi nosami. If you know what I mean. Smród ludzkich szczyn i wódki. Czyli nachlał się i dokonał aktu niegodziwości. Jutro do pracy, tak, na 6 rano. Ale no dlatego nastawiłem sobie czasem już na godzinę. A w wtorek, środa urlop. Więc dlatego sobie pozwalam na popuszczenie pasa dzisiaj. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Nawet mądrze. Wędka, sieć rybacka. Dobra, wszedł do wody i teraz gdzie wyszedł na brzeg? No kurde, no. Może coś zostawił pod wodą? A, coś tutaj jest. No co on, to tam wszedł, tu wyszedł? Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Mhm. Utopca, ale zdołał uciec. Ale widzę krew, został ranny w walce z utopcami. Z tego wszystkiego zgubił buty. Kurde, naprawdę? Aż tak jestem w stanie go wyśledzić? Na gościńcu, gdzie tyle ludzi chodzi? A no, po śladach krwi, to w sumie tak. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Gdzieś tutaj jest ten szubrawca. Oczywiście, witam serdecznie. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Jest pan aresztowany. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Trudna decyzja. Może powiem mu, żeby skończył z podpalaniem, że jeśli jeszcze raz usłyszę jakąś taką sytuację, to przyjdę tu i go ukarzę. Gość się napił. Wojna jest wojna na niego no, fatalnie wpływa, jak na większość ludzi. Wybaczmy mu. Dobrze. Przystanę na to. Jeśli przysięgniesz, że przestaniesz bawić się ogniem. Bo wtedy tu wrócę. O właśnie. I wypruję ci flaki. Zabawa skończy się płaczem. Przysięgam na mateczkę. Która nie żyje. Wasze złoto i wasze zdrowie. Na pochybel czarnym i nie ludziom. I nie ludziom. Super. Idę do kowala. Nie dałem rady wytropić tego podpalacza. Przykro mi. Szkoda. No, kołysanka na dobranoc. Może chcesz coś kupić? Udało mi się parę rzeczy wynieść z pożaru. Kowadło też całe. Gdybym znał jakąś. Ale nie, śpiewanie to naprawdę. Dobra. Zadanie zakończone. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Bywaj na razie, bywaj. Bywaj. Dobra, idę zapytać o Yennefer. Moją miłość, może. Nie wiadomo. Kogo wybiorę, Triss czy Yennefer? Ja już chyba wiem, kogo wybiorę. Yennefer czy Triss?
A coś tu jest, co to jest? No, kolego, zostaw to. Kurde, nie atakuj. Dobra, dobra, czaję bazę. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnia. Panie, wybierz mnie, wybierz mnie. Widzicie? Trójkę wybierz, dom panie. Dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, zoczyć. A on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Aż się cofnął. Nie. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby się zbliża w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. Trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Mnie, a nie tam jakieś babeczki. ciekawe, co było dalej? Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, siadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi to jakiś smród bije. Że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. No chyba tak. Pomogę ci, babciu. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Zlecenia na patelnię. Tu zaczekaj na wszelki wypadek. Uuu, babciu, kurde. Geralt, oszalałeś. Na łeb upadłeś, człowieku. No człowiek. Flacha z ciemnej stali. Okradniemy ją jeszcze. Nie no, ja gnijące mięso nie biorę tego. Nie będę jej okradał. Ciało. O cholera. To tłumaczy smród. Pęknięty monokl. Ciekawe. Monokl. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Uduszony garotą i to tylko stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Kurde, no... No to sobie wezmę, babciu, no. To sobie możesz mieć. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Znalazłem. Nie będę cię okradał. No dobrze. To jakaś chyba gra wywiadów. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Nie masz, trzeba nic. Na drogę. A to nie, jak mówię. To jest najlepsze, że tutaj mamy Ciri, która wraca. Mamy poważne niebezpieczeństwo, ale mam czas, żeby się zatrzymać po patelnię, nie? Łotka. O, w dupę. Mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jeden punkt umiejętności, fajnie. Ciśnij backspace, okej. Okay. Mapa świata. A dobra, to wiem, tak. Dobra, jakieś samouczki dla amatorów, co to się dzieje. Muszę iść tutaj, tutaj jest droga. Postać. Dobra. Samouczki są dla amatorów. Szermierka. Szybki atak, pamięć mięśniowa. Super sprawa, są zwiększone o 5% od ataków szybkich. Refleks, pewnie czasu. Mierzenie z kuszy, to sobie daruję. Myślę, że to jest fajne. Tak. Mieć wykupioną jedność w jednym z wolnych pól. Dobra. Kurde, dobra. Okej, okay. Jest aktywne, tak? Jest aktywne? Ja jest aktywny. Łotka.
Do nogi. Do nogi, do konia się mówi. Kurde, mać. Wilki piątego poziomu. O, przepraszam. Pomogę, pomogę. Kurde, wilki piątego poziomu. Jasne, dupa. No chodź. Chodź. Dobry piesek. Dobry piesek. Ze mną te numery, Brunner. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Nie spodziewałem się. Kodeks zabrania. Mniej samokrytyki. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. No dobra, mam świat do uratowania, Ciri, Yennefer, ale poszukam ci tej skrzynki. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Ty, no nie da się dojść po prostu do tego obozu. Ciągle coś kogoś spotykam. Ślad obozu zjechał w bagna. O cholera, słyszę jakieś tutaj potwory. Utopce pewnie. Srebrny miecz już wyciągnę. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Szpikowany strzałami. Dobra, dobra. To już wiemy, Geralt. To już wiemy. Strzała. O tym nie było mowy. No właśnie, ktoś ich napadł. Jacyś jakieś elfy? Skojatel, czy co? Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Ja nie lubię, jak ludzie mnie okłamują. Dobra, zajmę się tym utopcem. On już się schował. Nie lubisz srebra, co? Polubisz. Kurde, ale gdzie jest ta skrzynka? Znowu jakiś utopiec. Nie. Kurde, ale w sumie nie mam pojęcia, gdzie jest ten. Gdzie może być ta skrzynka? O, tutaj coś jest. Nie, to jest ten krzak. Ul? No to ja tego nie biorę. A poczekaj, jakbym to spalił? Takie coś mi przychodzi do głowy. O, proszę. A, no, ale bajer. Tutaj coś jest. Wybuchowa skrzynka. O cholera. Kurde. Gdzie ja mam iść teraz? Ło! Ty. A czemu mi się życie nie odradza? Jak grałem na najniższym poziomie trudności, to mi się odradzało. Znajdź skrzynkę z cennym ładunkiem. Gdzie jest ta skrzynka? Czy to już nic nie ma? Kurde, no. O, ta coś jest. Jest skrzynka, dobra. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. Muszę się rozmówić z tym jegomościem. Nie wiem, czy to się dobrze do niego skończy. Muszę ogarnąć, jak mogę fajnie regenerować życie, pewnie medytując. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Znalazłem. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę. Ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Ty, ale ty strzelasz chyba. Brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nie jestem głupi. Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Kolego... Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż Ost. Naprawdę tego chcesz? Łotka, gonimy go. No kurde! Łotka, proszę cię. Nie zawiedź mnie teraz. Jest. Ło, prawie. To chyba wystarczyło. Okej. Trzeba go stąd zabrać. O, się wbił w ziemię, ty.
Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? No, lepiej się wytłumacz. Starszy Jan Germer, temerski 6. pułk, 2. kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Partyzant. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Ja nie angażuję się w konflikty zbrojne. Dlatego go puszczę. Niech jedzie. To jest sprawa wojskowa. To nie jest moja sprawa. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe. Ale porządny z siebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. Łotka, chodź. Nie bójcie się. Co jest do cholery? A wy co robicie? Nieźle. No, nie żartuj, no nie żartuj, no kolego, gościu, przecież ja wam pomogłem, no. Proszę cię. Naprawdę chcecie walczyć, ale poziom 14, ja zginę. Nie, panowie. Wyluzujcie, naprawdę. Wyluzujcie, goście. Gorzej, jak ja przybiegnę do tego obozu Nilfgaardczyków i dalej mnie będą gonić. Nie bójcie się, no przecież to... Nie jestem potworem. Nie bójcie się, chłopy. Chodź, płotka. Nie będę medytował, no bo nie sądzę, żebym tam musiał z kimś walczyć w tym obozie Nilfgaardczyków. No, no raczej nie mam szans. Mam wielki szacunek do szkoły Wilka, ale... Biedny. Cesarz nas poprowadzi prosto na nowi... Enmidiete jest sytuacja. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garni. A wyglądam ci na miejscu. Miałem to powiedzieć. Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. O proszę, czyli potrzebują coś ode mnie. No właśnie. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. Może z tym właśnie... To wojsko Nordlingu, tym... się nie zgaduje. Nie orłem, jak on się nazywa, kurde. Do wieży. Gryfem, tak? Gryfem? Tak. Hasło? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Zaraz się przekonasz. Jak tam nastroje w obozie? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator? Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowit jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? A pokaż mi te swoje towary. Pokaż mi swój towar. Może popchnę jakiś złom. Okej, okej. Dla nubów są samouczki. Rzemiosło. Czy warto to sprzedawać? Czy może mi się przyda? To może mi się to przyda. Jadalne, eliksiry. To też mi się może przydać. Broń. Nie mam nic. Dobra, lecimy na razie. Bywaj. Bywaj. To ile wieś dożyta? Ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. No i super. Fajny ten dowódca. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Nie mogę ci odmówić spostrzegawczości. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroku. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się... Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Przecież jesteś Nilfgaardczykiem.
Co cię to obchodzi? Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Słusznie, bo twoi ludzie nic by na to nie poradzili. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Pewne zioło muszę zabrać, tak? Nawet nie wiedziałem. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy Rozstaja. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakiej jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Bywaj. To Mira i Myszław. Dzięki. Es zund jak ten. Gdzie leży? Dużo nas tu praczeka. Oj, dużo. O, co tu się? Aha. Dobra, tutaj zapiszę grę, no i będę kończył na dzisiaj. Tak więc, do następnego razu. Do zobaczenia.